Wygraliście ostatni mecz w tej rundzie wyraźnie, 34-25, ale początek nie wydawał się taki prosty. Nie wydawał się prosty. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. SMS to jest drużyna młodych chłopaków, sam jestem po tej szkole. Trenują dwa razy dziennie, są przygotowani gry do Ekstraklasy w reprezentacji, więc grają dobrze, jak im wychodzi, to mogą wygrać tak naprawdę z każdym. Początek meczu nie był w twoim wykonaniu najlepszy, ale później się strasznie rozstrzelałeś. Strzelałeś tam bardzo mocno pod bramką gości. Fakt, dwa rzuty niestety nie wpadły. Reszta rzutów wpadła, więc z tego się cieszę. Żeby tak zawsze było. Za wami bardzo udana runda. 12 zwycięstw z rzędu, przegrana tylko w pierwszym meczu. Tak, mieliśmy mały false start z Poznaniem. Nie wiem, czy może musieliśmy poukładać tak naprawdę zespół, żeby grać tak jak teraz. Można się tylko cieszyć, że wyciągnęliśmy wnioski po tej pierwszej przegranej i potem były same zwycięstwa. Jakie plany na odpoczynek? Plany na odpoczynek. Nie wiem, czy mogę mówić. Lecę z żoną na podróż poślubną, więc będę odpoczywał w ciepłych krajach. To gratuluję i miłego wypoczynku. Dziękuję.